Hej, witajcie w kolejnej recenzji. Dzisiaj powiem Wam, co myślę na temat nowości od marki Dior, zapachu Joy. Przede wszystkim flakon. To jest coś, co zwróciło moją uwagę. Spójrzcie tylko na ten przepiękny flakon. Jest po prostu boski. Ze srebrnym ozdobnym korkiem na magnes i trzymanie w dłoni to naprawdę czysta przyjemność. Ale jaka jest zawartość? Niestety trochę zawodzi i już Wam mówię dlaczego. Joy to piękny, nieskomplikowany kobiecy zapach. Mamy tutaj i soczyste owoce, i delikatną kremową bazę. Trochę dla mojego nosa to jest pomieszanie z Gabrielle Chanel i odrobinkę z Allure. Gabrielle szczególnie jest na początku, kiedy czujemy taką mocno cytrusową woń. Później, jak mamy już bardziej kremowe akordy w bazie, trochę na mojej skórze przypomina Allure. Faktycznie, bardzo przyjemnie mi to wszystko wyszło, takie połączenie Gabrielle z Allure. Może jest to zapach trochę wtórny, ale mam wrażenie, że jakby to, co najlepsze w tych dwóch zapachach zostało odzwierciedlone tutaj, więc to jest mimo wszystko na plus. Jest musujący, jest świetlisty, kremowo czysty. Soczysta mandarynka i pastelowe płatki róż mieszają się z delikatnym, transparentnym jaśminem. Joy jest jednocześnie lekki i zwiewny, a zarazem bardzo elegancki i wyrafinowany w swojej prostocie, bo jak już Wam wcześniej wspomniałam, jest to zapach naprawdę mocno prosty, nieskomplikowany. I tak jak w Allure mamy takie fazy przebiegu zapachu, mamy tą głębię, w Gabrielle też jest ta głębia, to tutaj ten zapach tej głębi jest niestety pozbawiony. Lekki, miły, przyjemny i ogromną wadą, ogromnym minusem jest tragiczna trwałość. Słuchajcie, kompozycja jest to po prostu bardzo przyjemna. Ten puder mocno jest szczególnie na końcu wyeksponowany. Bardzo to jest taki delikatny puderek i mi się strasznie podoba. Co z tego, jak za perfumy, za które będziecie musieli zapłacić 600 ileś złotych, bo to jest 90 ml, co jest taka cena właśnie w perfumeriach stacjonarnych, co z tego właśnie, jak takie perfumy będą trzymać na Waszej skórze, nie wiem, 3-4 godziny, tak jak przynajmniej jest u mnie. Zresztą to tylko nie moja skóra tak reaguje, ponieważ koleżanka również testowała, powiedziała, że u niej po 3 godzinach już kompletnie nic nie czuć. Czyli zapach za prawie 700 zł w jakiś magiczny sposób wyparowuje ze skóry po 3-4 godzinach. I po prostu dla mnie było tak totalne rozczarowanie. Naprawdę liczyłam, że no jednak Dior się popisze pod względem trwałości. No i że będzie to cena będzie adekwatna do jakości. Niestety w tym przypadku tak nie jest. Bardzo mnie to smuci i jestem bardzo rozczarowana. Też jest to dla mnie dziwne, że premiera tego zapachu jest teraz, jak zbliża się jesień, bo zdecydowanie jest raczej na lato, wiosnę. Mechanizm marketingu doskonale uderza tutaj w próżność konsumentów. Doskonale. Dior stawia przed Tobą ten flakon, mówi do Ciebie, zobacz, dotknij, poczuj, jak idealnie leży w Twojej dłoni. Zobacz, jak bardzo wyjątkowa będziesz używając perfum Joy. Czy to nie wspaniałe posiadać, móc używać perfum jednej z najpopularniejszych, ekskluzywnych marek świata? No pewnie, że tak. Super fajnie. Tyle tylko, że równie fajnie byłoby, żeby te perfumy za kilkaset złotych trzymały się chociaż kilkanaście godzin. Nie mówię, że już mają trzymać 16, a chociaż niech potrzymają te 12, tak? Więc rano chcesz zapikować sobie zapach, wyjść do pracy, ładnie pachnieć i po prostu, żeby nie trzeba było co chwilę się dosikiwać. To jest woda perfumowana, pachnie bardziej jak mgiełka, bo nawet woda toaletowe trzymają czasami dłużej. Więc jeżeli mam być z Wami szczera, kompozycja bardzo przyjemna, flakon przepiękny, ale zastanówcie się, czy chcecie wydać kasę, mówiąc wprost, na coś, co pachnie tak krótko. Obecnie na rynku mamy taki przesyt różnych perfum, lepszych jakościowo, mówię wprost, że zastanówcie się, czy chcecie wydać te pieniądze. Jeżeli jesteście fanami marki, macie ochotę na coś nowego, to pewnie, że tak, ale miejcie świadomość tego, że nie jest jakość adekwatna do ceny. Niestety. Tak to wygląda. Myślę, że już większość z Was miała okazję testować Joy, więc koniecznie napiszcie mi, jakie jest Wasze zdanie. No jeżeli byście mnie spytali szczerze, czy te perfumy są warte wydanych pieniędzy, to nie. Czasami właśnie jak zapikuję na siebie ten zapach rano, potem przychodzę do pracy, wącham też nadgarstek i myślę sobie, gdzie jest to moje 600 zł? No gdzie? Wyparowało, niestety. Tak jak szybko wyparowuje ten zapach, przynajmniej z mojej skóry. Napiszcie mi, jak jest u Was, być może trzyma się dłużej, czego serdecznie Wam życzę. Kompozycja przyjemna, ale niestety trochę rozczarowująca jako całość. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnej recenzji.